Zapraszam dzisiaj na bardzo smaczne ciasto biszkoptowe. Robimy biszkopt na spody z 3 jaj. Podam adres na biszkopt w rogu ekranu. Mam na myśli duże jajka wiejskie. W pogotowiu już mam włączony piekarnik, nastawiony na 175 stopni. To będzie biszkopt ze śliwkami, z budyniem i z kruszonką. Przepyszne ciasto, zachęcam do jego zrobienia, bo naprawdę warto. Wkładam śliwki, bo biszkopt jak najszybciej powinien trafić do piekarnika. Śliwki powinny być dojrzałe, ale nie za nadto, żeby były ładne po prostu. Troszeczkę źle rozmieściłam, poprzesuwam, porozrywam teraz. Jeśli śliwki są bardzo słodkie, można ich nie słodzić. Te są dosyć kwaskowe, więc jeszcze delikatnie posypę cukrem, żeby nie były po prostu zbyt kwaśne podczas jedzenia. Wystarczą 2 łyżeczki cukru. Zetrę jeszcze troszeczkę skórki cytrynowej dla aromatu. Ta skórka cytrynowa jeszcze mi się przyda i szybciutko wstawiam do piekarnika na jakieś maksymalnie 20 minut. To jest dosyć cienki spód. Potrzebujemy ugotować budyń. Ja ugotowałam 1,5 porcji, czyli na 3/4 litra. W międzyczasie robimy kruszonkę. Jedna spora łyżka masła, 1,5 łyżki cukru i ze 2,5-3 może łyżki mąki. W razie potrzeby można dosypać mąki. Robiąc kruszonkę nie powinno się rozmazywać w palcach masła. Masło powinno być cały czas przesypywane mąką. Właśnie dlatego wtedy ta kruszonka jest fajna i taka naprawdę krucha. Do kruszonki nie potrzebujemy wcale żółtek. Wystarczy po prostu masło, troszkę mąki i cukru. Zapomniałam jeszcze właśnie o tym, żeby dodać troszeczkę cytrynowej skórki, tylko tej wierzchniej warstwy. I mamy naturalny aromat. Delikatnie przesypujemy. I proszę, jaka piękna kruszonka. Kruszonkę jeszcze wstawię do lodówki. Akurat w tym czasie upiecze się biszkopt. Ciasto już jest gotowe, ale to jeszcze nie koniec. Piekarnik cały czas trzymamy temperaturę. Budyń najlepiej jest rozkładać gorący. Teraz tylko posypę kruszonką i szybciutko wrzucę do pieca na temperaturę 175. Skąd taki pomysł biszkoptowe ze śliwkami i kruszonką? Po prostu lubię troszeczkę zmniejszać te kalorie. Na biszkoptowym cieście będzie to ciasto troszeczkę lżejsze. W przypadku kruchego, bo przeważnie budyń robimy wtedy, kiedy robimy kruche ciasto. Kruche ciasta są dosyć tłuste. Ja już zrobię podkreślenie po prostu z kruszonki. Wstawiam do piekarnika. Ciasto gotowe, troszeczkę mi się przypiekło po bokach. Próbowałam pokroić ciasto. Jest bardzo jeszcze świeże i ciepłe, ale ponieważ robię kawę, nie możemy się doczekać na próbowanie. Widać tą apetyczną śliweczkę, prawda? O, kruszy się. I na tym biszkopciku to ciasto będzie naprawdę bardzo pyszne.